Nie wybuch z 2008 roku przyczyną piątkowej śmierci górnika. Wszystko wskazuje dzisiaj na to, że podczas pracy operator kotwiarki nawiercił się na materiał wybuchowy. Wandale zdewastowali groby na legnickim cmentarzu komunalnym. 10 nagrobków, to znaczy chodzi o ścianki napisowe z danymi osób zmarłych, 29 krzyży. Edyta Drzymała, witam w poniedziałek 4 lutego i zapraszam na informacje. Przyczyną piątkowego śmiertelnego wypadku w zakładach górniczych Rudna był niewybuch, który tkwił w ścianie kopalni od 2008 roku. To wynik wstępny kontroli prowadzonej przez Komisję z Wrocławskiego Okręgowego Urzędu Górniczego. Nie ustalono jeszcze jednak, dlaczego niewypał nie został usunięty 5 lat temu zgodnie z procedurami, a więc zaraz po zakończeniu robót strzałowych. Makabrycznego odkrycia w piątek po południu dokonał sztygar oddziału G12 na szybie R9 w kopalni Rudna. Pomiędzy ociosem a maszyną kotwiącą znalazł zwłoki górnika. To jest kotwiarka, która pracuje bez pomocnika, więc nie było świadka tego wypadku. Natomiast wszystko wskazuje dzisiaj na to, że podczas pracy operator kotwiarki nawiercił się na materiał wybuchowy i na skutek detonacji tego materiału poniósł śmierć praktycznie na miejscu. Od tamtej pory na miejscu zdarzenia pracuje komisja badająca przyczyny wypadku. Najpierw sprawdzono, skąd wziął się w miejscu zdarzenia materiał wybuchowy. Nasze zasady przewidują konieczność badania miejsc, gdzie prowadzone są wiercenia pod kątem, czy nie został jakiś materiał, ale to dotyczy głównie przodków i strzelań, o których wiemy, że one były w niedawnym czasie. Tam takich strzelań dawno nie było w tym miejscu, gdzie te wiercenia były prowadzone. Komisja górnicza ustaliła, że niewypał znajdował się w ścianie od 5 lat, czyli od ostatniego drążenia w tamtym miejscu w 2008 roku. Prowadzone postępowanie jest dalej, bo musimy ustalić, dlaczego akurat w tym miejscu znalazł się ten niewypał, dlaczego ta kontrola zawiodła. No jest to naprawdę niebywale rzadka sytuacja, podobno kiedyś, w latach 90. był tego podobne, że tak powiem, tragedie się zdarzały, ale to są naprawdę sporadyczne sytuacje. Komisja musi sięgnąć teraz także do archiwów, aby ustalić, kto 5 lat temu prowadził kontrolę po strzelaniu i kto przeoczył niewybuch. Operator kotwiarki, który zginął w miniony piątek, nie miał w tej sytuacji najmniejszych szans na przeżycie. Prawidłowo wykonywał prawdopodobnie swoje czynności, bo on raczej nie miał możliwości dostrzeżenia tego środka strzałowego, ponieważ no, po tylu latach ten otwór, w którym znajdował się ładunek, był po prostu osmolony, pokryty sadzą, pyłem, także nie było to widoczne. Zmarły to 34-letni mieszkaniec Lubina, zostawił żonę i 5-letnią córkę. W zakładach górniczych Rudna pracował od 1999 roku. 39 grobów zostało zdewastowanych na cmentarzu komunalnym w Legnicy. Nieznani sprawcy poprzewracali krzyże i porozbijali nagrobki. To pierwszy taki przypadek w tym roku, choć nie pierwszy na tej nekropolii. Policja szuka sprawców, trwa szacowanie strat. O zdarzeniu zarząd cmentarza poinformowali mieszkańcy Legnicy. Wiadomo już, że sprawcy niszczyli groby przez 2 noce. Z czwartku na piątek i z piątku na sobotę. Widok jest przerażający. Zniszczonych zostało 39 nagrobków. 10 nagrobków, to znaczy chodzi o ścianki napisowe z danymi osób zmarłych, 29 krzyży, no i figurki świętych ustawione przy krzyżu tam sybirackim na końcu cmentarza. Kto? Na pewno wandal, no bo nikt rzeczywiście porządny nie robił, bo zakłócać rzeczywiście komuś jeszcze po, no to chyba rzeczywiście bardzo smutna rzecz. Barbarzyństwo, więcej nic. Cmentarz posiada monitoring, mimo tego w tym przypadku jednak się nie przydał. W miejscu, gdzie zdewastowano nagrobki, kamer nie ma. Monitoring nie obejmuje wszystkiego, to jest pierwsza kwestia. Pracuje na dzień dzisiejszy w chwili obecnej 8 kamer, w tym 4 kamery wewnątrz obiektów. Druga sprawa, jest to obiekt dość rozległy, ponad 50 hektarów, z wysokim zadrzewieniem i niestety nie wszystko wychwycimy kamerami. Przeglądamy obecnie materiał i gdyby cokolwiek służyło do dochodzenia, przekażemy na pewno policji. Najczęściej policja otrzymuje zgłoszenia o kradzieży kwiatów i zniczy. Dewastacje grobów w Legnicy zdarzają się jednak coraz częściej. Do tej pory najgłośniejszy przypadek miał miejsce w październiku 2011 roku. Wówczas 5 sprawców zniszczyło prawie 50 nagrobków. Mężczyźni zostali złapani i ukarani przez sąd. W kwietniu 2012 roku sprawcy zniszczyli kolejnych 10 grobów.
jak widać, żyją wśród nas, którzy wandalizm również uprawiają na cmentarzu, na obiektach, gdzie powinno rzeczywiście w naszej kulturze otaczać ogromnym szacunkiem. Policja poszukuje sprawców zdarzenia. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę powiemy jeszcze o tym, że Amstaff, który zaatakował mieszkankę Legnicy, nadal nie został złapany. A także o Lubinianach, którzy napadali na sklepy, a teraz odpowiedzą za to przed sądem. Amstaff zaatakował mieszkankę Legnicy. Do zdarzenia doszło na osiedlu Piekary. Na szczęście kobiecie nic się nie stało, a to dzięki pomocy dozorczyni, która odgoniła zwierzę. Teraz psa szuka Straż Miejska. Mimo że od zdarzenia minęło już kilka dni, pani Małgorzata nadal nie może opanować zdenerwowania. Kobieta zastanawia się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby feralnego poranka z jej psem na spacer wyszły dzieci. Wyszłam na spacer na moim osiedlu z psem rasy York, zatem zwierzę niewielkie. I w pewnym momencie znikąd wyłonił się pies bardzo podobny do Amstaffa. Nie mam pojęcia, czy to jest Amstaff pełnej krwi, czy też może jakaś krzyżówka. Niemniej jednak rzucił się na tego mojego Yorka jakąś przytomnością umysłu. Wzięłam tego psa na siebie razem ze smyczą i tak dalej, po czym ten pies postanowił również mnie w jakiś sposób zaatakować. Stanął na tylnych łapach, co do tej pory wydaje mi się nieprawdopodobne. Na szczęście dozorczyni obok z miotłą w jakiś sposób go przegoniła. Amstaff od kilku dni pojawia się w tym miejscu na osiedlu Piekary w pobliżu szkoły podstawowej nr 20. Zwierzę jest groźne. Mam wrażenie, że pies ma właściciela, dlatego że na pewno nie jest głodny, nie szuka jedzenia po śmietnikach, on sobie zwyczajnie spaceruje i wydaje mi się, że kiedyś widziałam, jak pewien mężczyzna wpuszczał go do klatki, więc być może jest to taki niezwykle głupi, nieodpowiedzialny zwyczaj właściciela tego psa, że wypuszcza go na przykład rano czy wieczorem, pies lata sobie godzinę, dwie po osiedlu, potem pan łaskawie postanawia wpuścić go do domu. Cały czas psa poszukuje Straż Miejska. Na terenie Piekar pojawił się biało-czarny Amstaff. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że pies zachowuje się dosyć agresywnie. Pomimo natychmiastowej reakcji Straży Miejskiej, zwierzę uciekło na teren Ziemnic. No, teren ten jest poza jurysdykcją Straży Miejskiej, niemniej nadal będziemy monitorować osiedle. Również mamy prośbę do mieszkańców, jeżeli pies pojawi się w zasięgu Państwa wzroku, prosimy o wszelkie informacje. Straż Miejska ustaliła już, kto jest jego właścicielem. Mężczyzna otrzymał dwa mandaty za niedopilnowanie czworonoga i brak szczepień. W sumie 1000 zł. Legniczanin nie przyjął mandatu, więc sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Trzech Lubinian odpowie przed sądem za napaść z rozbojem. Mężczyźni znani już dobrze policji napadali na sklepy. Mimo tego wniosek funkcjonariuszy o tymczasowy areszt odrzucił sąd. Młodzi bandyci nadal więc są na wolności, objęci jedynie dozorem policyjnym. Był to już kolejny napad trzech młodych mężczyzn. Tym razem zamaskowani weszli do jednego ze sklepów na osiedlu Polne w Lubinie. Ubrani byli na czarno, mieli na sobie kaptury, także twarze mieli owinięte szalikiem. Dwóch z nich przewróciło ekspedientkę na podłogę. Przytrzymując ją, doprowadzili ją do stanu bezbronności. W tym czasie trzeci ze sprawców otworzył kasę sklepową, skąd zabrał ponad 500 zł. Miesiąc temu, działając w ten sam sposób, mężczyźni napadli na inny sklep w mieście. Ukradli wówczas blisko 1000 zł i bilety komunikacji miejskiej na blisko 350 zł. Sprawcy obu tych czynów przyznali się do winy. Sprawcy to 20- i 21-letni mieszkańcy Lubina, którzy byli już wcześniej znani policjantom z poprzednich przestępstw. Usłyszeli oni zarzuty, przyznali się do tych zarzutów. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wnioskowali również o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci tymczasowego aresztu. Jednakże ten wniosek nie został uwzględniony. Mężczyznom, którzy usłyszeli zarzuty rozboju, grozi kara do 12 lat więzienia. 16-letni mieszkaniec Lubina natomiast odpowie przed sądem rodzinnym. Przemkowski Dom Wczasów Dziecięcych zostanie niebawem wzbogacony o nowe atrakcje. W tym roku władze powiatu polkowickiego rozpoczynają tam kolejne inwestycje. Zaplanowano doposażenie pracowni przyrodniczej, budowę ścieżki przyrodniczej wokół placówki oraz plac zabaw.
Dom Wczasów Dziecięcych to placówka z półwieczną historią. Od kiedy ponad 10 lat temu przeszło pod zarząd powiatu polkowickiego, z roku na rok zmienia się nie do poznania. Obecnie przyjeżdżają tam dzieci z całego województwa dolnośląskiego, a na turnus trzeba się zapisywać nawet półtora roku wcześniej. Staramy się nie tylko, aby to było miejsce miłej i przyjemnej zabawy, ale żeby dzieci za każdym razem dodatkowe wartości z tego wyniosły, więc inwestujemy w dodatkową ścieżkę przyrodniczą, salę taką przyrodniczą, dodatkowe materiały, bardzo nowoczesne, interaktywne, takie, które w bardzo przyjemny i krótki sposób łączą przyjemne z pożytecznym. W 2013 roku władze powiatu polkowickiego wraz z lokalną grupą działania Wrzosowa Kraina planują kupić jeszcze plac zabaw, który ma uatrakcyjniać pobyt w Przemkowskim Domu Wczasów Dziecięcych. Ten plac zabaw to staramy się, jesteśmy w trakcie, złożyliśmy wniosek, bo wartość projektu to jest ponad 200 tysięcy. Mamy zagospodarowanie terenu, ale chcielibyśmy, żeby ten obiekt nie tylko wewnątrz, ale i z zewnątrz to była taka już prawdziwa pierwsza liga. Plac zabaw będzie wyposażony m.in. w karuzele czy stoły do tenisa. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.